Zachowania trenera Widina nad kosz do Humphreya. Już miał otwartą drogę pod kosz, ale chciał koniecznie podać. Tymczasem Polak w górę. Pięknie, pięknie, typowy trailer, czyli zawodnik, który zamyka akcję. To, co przez chwilę nie udało się Śląskowi, świetnie teraz zrobili gospodarze. Zespieszenie gry i sporo punktów z kontry już dzisiaj zdobył zespół. Boiska, mogą być z tym pewne problemy. Ayers, taki zawodnik, który uzupełnia rotację, a tymczasem Fauland razem z Milovanowiczem wkłada tę piłkę do kosza. I był jeszcze przetrwałowany. Pyta się teraz kolegów, przepraszam, to czy to wpadło? To wpadło do kosza. Zobaczmy. No właśnie, i o takich akcjach myśleliśmy, mówiąc o pewnych przewagach, które można uzyskać dzięki takim zawodnikom. Tak jak powiedziałeś, 24-latek, no ale zobaczmy. Naprawdę, gdzie on był? Między nogi wziął Milovanowicz. Tutaj kryją zawodnicy szczecińscy. Lończyków, z tego co widziałem, jest głównie Davis. Teraz zamiana krycia i Melvin, ależ zablokowany przez Fowlanda. I ta akcja się już zakończyła. No proszę. Melvin to jest... Tak, Michał Kolenda nie reaguje, Grabosz na zwody. Jeszcze odegrał do Fowlanda i ten z góry. Nie tylko skutecznie, ale jakże efektowny. Tak, pokazuje moc na początku spotkania wrocławska drużyna, jakby teraz, no, zaskoczyła. Nie jesteśmy mili dla Carlosa Bedlocka, tak wyszło, no ale cóż. Tymczasem Jones, złapał go teraz Fowland bez faulu. Jeszcze raz Jones, jeszcze raz Fowland. Teraz faul Chrisa Dowa. Wow! Potwór trafił na swojego pogromcę. No, tego się chyba Jones nie spodziewał. Spójrzmy raz jeszcze. Kontakt, ale właśnie wyczekał wysoką. I jeszcze raz. No, na rynku europejskim brakuje, nie ma, albo nie, raczej nie ma zbyt wielu, więc ma szansę ten gracz. Właśnie dobrze reagujący w tego typu sytuacjach. Naprawdę poprzez zbudować swoją. Co okazji na to, żeby stworzyć jakąś przewagę 4-3. Nie mówiąc o jakichś 3-2, mieczy liczebnie. Fulan! Doskonały wsad teraz z faulem. Dobre podanie od Medlocka. No i też znakomite wykończenie. Takie akcje mogą się podobać.